W latach 2014-2020 rozwój cyfrowy jest finansowany w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Wsparcie można pozyskać na usprawnienie e-usług, cyfryzację zasobów nauki i kultury czy informatyzację firm. Sprawdź, jakie konkursy odbędą się jeszcze w tym roku. W 2015 roku na Podkarpaciu 79,3% dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych było opieką przedszkolną. To wciąż mniej niż wynosi średnia w kraju. Dlatego w ramach działania 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej RPO-WP przeznaczono 30 milionów euro na tworzenie nowych placówek. Sposób realizacji projektu jest nie mniej ważny niż strona merytoryczna. Nasz ekspert podpowiada, co zrobić, by ustrzec się problemów. Czy zadbałeś o to, aby z Twojego projektu mogły skorzystać osoby z niepełnosprawnościami? Pamiętaj, że średnio co 10 Polak należy do tej grupy.